Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zmieniać oktawy grając na klawiaturze komputera. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Selfmade Tips. Ja jestem Bonifacy i przechodzimy do rzeczy. Jeśli korzystacie z FL Studio, to na pewno zdarzyło wam się grać coś z klawiatury komputera. Ot tak, żeby zagrać coś na szybko, nawet jeżeli macie kontroler MIDI, jestem przekonany, że każdy z nas miał z tym do czynienia. W FL Studio 21 pojawiła się funkcja, która ułatwia jeszcze bardziej ten sposób pracy, mianowicie funkcja, która pozwala wam zmieniać oktawy. Jeżeli sobie w tym momencie odpalimy piano rola i mamy włączoną funkcję grania z klawiatury, która znajduje się tutaj, gdzie trzymam kursor w tym momencie, możemy grać za pomocą klawiatury komputerowej, co też w tym momencie uczynię. Ale załóżmy, że chcielibyśmy zmienić oktawę, w której się poruszamy. I to, co należy zrobić w tym momencie, to przytrzymać Alt i na klawiaturze numerycznej, która zwykle znajduje się po prawej stronie klawiatury, wybrać któryś z klawiszy między 2 a 6. Ja kliknę w tym momencie 2. I tak jak widzicie, jesteśmy jeszcze niżej. Jeżeli kliknę 6, to jesteśmy w stanie dojść aż do w zasadzie 8 oktawy. W ten sposób uzyskujemy dostęp do naprawdę szerokiego spektrum dźwięków, na którym możemy operować. Jeżeli nie macie kontrolera MIDI lub z jakiegoś względu korzystacie po prostu często z klawiatury przy swoich produkcjach, to myślę, że ta funkcja na pewno was zainteresuje. Sprawdzajcie, testujcie, eksperymentujcie. Z mojej strony na dziś to tyle. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.